Od kwietnia w kinotece zapraszam. Można się ukulturalnić. Zapraszam, zapraszam. Ty temu, co się dzieje Szuman. W tej chwili w Warszawie z LGTB. Tak, proszę Państwa, tutaj ja powiem jasno, czy frakcja Szumana, czy grupy Szumana, to nie jest tak, jak jakakolwiek partia. Szumana, co to Szumana, co to Szumana jest? Co to ta Szumana jest? Co to jest? Co to ta Szumana jest partia? Co to jest? Od początku do końca wszystkie fundamentalne chrześcijańskie, czyli absolutnie jednoznaczne jest to właśnie, że Szuman promował rodzinę, ale Szuman nie promował, że tak powiem, małżeństw homoseksualnych. Szuman był znakomitym, można powiedzieć, zainteresowanym właśnie w Biblii i znał, prawda, takie tematy jak Sodoma i Gomora. I tu nie jest oczywiście, on był osobą pełną pokoju, nie potępiał, ale też nie pozwalał sobie na promowanie zła. Czyli taki przykład mogę podać, to trochę jest jakby z innej dziedziny, we Francji, kiedy szalała rewolucja, kiedy wszystkie gospodarka... O, że Szuman był sam we Francji, wiesz, Szuman. No to właśnie trzeba takich właśnie polityków, którzy nie będą się bali właśnie i ludzi Szuman, z poszanowaniem do człowieka, ale przede wszystkim się bali, że tak powiem, będą się bali Boga. I tutaj to jest to myślenie w życiu Szumana było, można powiedzieć, ważnym czynnikiem owocującym, czy prowadzącym właśnie do owoców. Czy jednym ze sposobów są także koncerty, prawda? Jedną z form działalności Instytutu Myśli. Tak właśnie chcemy w ogóle na festiwalu, Europejskim Festiwalu Szumana 12 zorganizować taki koncert charytatywny w celu budowy wspólnot serca, czyli systemowego stworzenia zatroskania, stworzenia grup wsparcia, które polegałyby na tym, że tworzą się takie małe wspólnoty rodzin pełnosprawnych i niepełnosprawnych, które by były tworzone przy parafiach, ale nie tylko, żeby ten problem systemowy był jakąś funkcją i rolą społeczną. Bardzo, bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szuman, szczęście kocha drapieżników. Także tak, reklama to nie. Reklama to nie. Czołowi politycy rządzący brytyjskiej premier dymisję w zamian za poparcie dla umowy dotyczącej Brexitu. Szuman. Czołowi politycy. Politycy! Umowa dotycząca wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą wynegocjowała Theresa May, została już dwukrotnie odrzucona w Izbie Gmin. Wciąż nie jest jasne, czy będzie trzecie głosowanie nad tym dokumentem. Wczoraj w centrum Londynu setki tysięcy Brytyjczyków demonstrowało przeciwko opuszczeniu przez ich kraje wspólnoty. Domagali się również przeprowadzenia drugiego referendum, które mogłoby odwołać Brexit. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło na drodze ze Zgorzelca do Bolesławca na Dolnym Śląsku. Samochód wjechał w pięcioosobową grupę pieszych, mówi Kamil Rynkiewicz z Dolnośląskiej Policji. Niestety w wyniku tego zdarzenia poniosły śmierć trzy osoby, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Są to osoby w wieku od 17 do 24 lat. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Za pół godziny w Zamku Królewskim w Warszawie zabrzmi kolejny koncert z cyklu Rok Wazowski, czyli muzyka wokalna na dworze wazów. O szczegółach mówi kustosz Zamku Królewskiego Aleksandra Puszta-Bąk. Koncert, który będzie bardzo atrakcyjny historycznie, artystycznie, muzycznie, dźwiękowo, który obejmował będzie swoim programem muzykę epoki wazów, dworu królewskiego, a wystąpi znakomicie. Zespół męski Gregorianum, w pierwszej części a cappella, w drugiej części z udziałem pani Dagmary Barny, sopran, pani Zuzanny Budziarek-Lawesen i pana Marcina Zalewskiego, viola da gamba.
Zespół męski Gregorianum istnieje od 2005 roku. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki renesansowej, zarówno świeckiej, jak i sakralnej. Potrzebne komu renesansowe? Tych sopranistek mają, wiesz? Wiadomości sportowe z Biokuban. Japończyk Ryoyu Kobayashi z przytupem zakończył sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrał ostatni Ryoyu Kobo, w pierwszej serii lotem na odległość 250 metrów. Och, Ryoyu Kobo. Uzupełnili Słoweniec Domen Preutz i Niemiec Markus Eisenbichler. Kobayashi. Rekord życiowy, skacząc 248 metrów. Dawid Kubacki był szósty, Kamil Stoch 11, a Jakub Wolny. Och, Kobayashi. Z ogromną przewagą punktową zdobył Kobayashi. Niechnijcie. Świata zajął Austriak Stefan Kraft, a na trzech kolejnych pozycjach uplasowali się Polacy. Na trzecim miejscu Kamil Stoch, na czwartym Piotr Żoła, a na piątym Dawid Kubacki. Odebrali też stołową kulę za zwycięstwo w Pucharze Narodów, a dodatkowo Piotr Żyła zajął trzecią pozycję w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata w lotach narciarskich. Biało-czerwoni pożegnali się też dzisiaj ze swoim Stefanem Horngacherem, który od nowego sezonu będzie prowadził kadrę niemiecką, ale myśl już austriackiego trenera pozostaje w polskiej reprezentacji, ponieważ jego następcą został Czech Michal Doleżal, który przez prawie 3 lata był asystentem Horngachera. Jestem przygotowany, wiem, że to jest głęboka. On był asystentem. A idź ty precz. A zatem życzymy powodzenia. Za nieco ponad 3 godziny na Stadionie Narodowym w Warszawie polscy piłkarze zagrają z Łotwą w eliminacjach Mistrzostw Europy. On był. Naszej kadry nie ma wątpliwości, że to Polacy. Asystentem. On był. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock przegrali z węgierskim Molpik Seget 20-22. On był asystentem. Słowem wszystko. Polska doktor, Polska doktor Dolittle, Polska doktor Dolittle, ona będzie dzisiaj w naszym radiu Koncita występowała. Linia mysia. Och, nasza świetna linia mysia, uśmiechnij się. Wyczerpaniem nakładów. A chciałbym, żebyśmy dziś poopowiadali, znaczy pani, żeby zechciała opowiadali, co było na hali. Się malutkimi kangurkami, welabiami, uratowanymi koalami, wombatami i jeszcze kilkoma innymi australijskimi zwierzątkami. Było cudownie. Ośrodek był jednym chyba z najmniejszych, w którym byłam, w środku lasu, więc było po prostu, nie było tam nikogo poza nami, poza ośrodkiem i jak patrzyłam poza ogrodzenie, to widziałam normalnie dziko żyjące kangury, więc to było naprawdę cudowne doświadczenie być tam. Ośrodek prowadzi Glenda do 25 lat razem z mężem. Oni ratują te zwierzęta i potem wypuszczają je na wolność, czyli trafiają tam zwierzęta albo osierocone, na przykład mama została potrącona przez samochód, albo zastrzelona i maluch taki trafia do tego ośrodka, albo na przykład jak ja tam byłam, była fala upałów, było między 36 a 42 stopnie Celsjusza i koale miały wielkie problemy, były odwodnione i mnóstwo koali do nas trafiało właśnie dlatego, że szukały pomocy człowieka, bo nie były w stanie sobie poradzić. Koale normalnie nie piją wody, one czerpią ten
napój z liści eukaliptusa, nawadniają się dzięki temu, ale przy takich upałach one potrzebują wody i po prostu wiele zwierząt no, nie jest w stanie przetrwać nawet. Miśko, ale... Ma swoją przygodę, która już w tej chwili przeradza się w przygody. Proszę Państwa, Państwu coś powiem, bo tutaj w cerkwi i świętej Marii Magdaleny też przecież śpiewała mi skórę, mi w chórze. No to taki Trusiewicz, on zdaje się, że chyba umarł. Taki ojciec Trusiewicz, protodiakon. I on zawsze mówi, że ja jako Miśko Ala siedziałam w Australii na drzewie i medytowałam i ktoś mnie tam uratował i jestem w cerkwi świętej Marii Magdaleny i teraz śpiewam i ten ojciec Trusiewicz zbliżał się, odchodził i tak pokazywał mi, żebym tak podnosiła ten głos i te końcówki tak, żebym wyciągała, żebym była nad tym chórem. To znaczy, to byli młodzi prawosławni, którzy na baciuszki, na świaszczenników, oni się uczyli u Sawy. No i tutaj zawsze o 17 już się zaczęło w świętej Marii Magdaleni, tylko że teraz jest Pascha, to teraz nie, ale Presne Bogorodice spasy nas i nie prysy Boga. Proszę Państwa, no piękne, to piękne. Dziękujemy Ci, Elżbieto, za wykonanie. I potem jeszcze o 7.30 znowu wstawałam już na cały dzień. Więc no to było wyczerpujące. No jak w lesie, to można i o 5 wstają, wiesz, powiedzmy. To jest niesamowite, poza tym cały dzień było się wśród zwierząt. Czy zmienialiśmy koalom liście, czy sprzątaliśmy? Czy mleko robiłam? Te zwierzęta cały czas się kręciły. Ona miała koale. One żyły na takich quasi otwartych przestrzeniach. Ona miała koale. Wiadomo, że koale musiały być od siebie oddzielone, więc nie posiadał komicie. Ona miała koale. 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 Ona swoje jeszcze starsze, swoje tam chyba 4 czy 5 takich kategorii wiekowych były, no i potem wypuszczane były na wolność, jak już. Ona miała koale. Pani Małgorzato, pani była jak no, do tej proszę pory, Państwa, pamiętam, jest, 12, jest na Smolikowskiej, bo taka fajna galeria, gdzieś tam pomiędzy w rogu, tam przejść. No, bardzo miłe wibracje, tylko że tam przychodzą też tacy ludzie, którzy może nigdzie indziej nie chodzą na wernisażu do galerii, ja tam byłam. Oni się tak, jak człowiek wejdzie, to się tak gapią, wiesz, tak, jak na kosmiczkę, bo nie daj Boże tam Martę Dobosz jeszcze wpuścić, to przecież one by ją obcykały od góry do domu, no nie wiem. Bardzo miła galeria, nic nie powiem, absolutnie, bo tam też na Smolikowskiego delfiny, galeria delfiny tej siwej baby, jako Truchowicz, czy takim jak miejscem, gdzie trafia mnóstwo nie. zwierzaków, które źle mówię. Trochim. To nawet jak w katalogu, czy w jednym z katalogów było napisane, że ona, proszę Państwa, opiekuje się różnymi jakimiś biednymi w klasztorze, to mnie to zatkało, bo ona w ogóle takimi rzeczami się nie zajmuje, to jest nieprawda. Nie wiem, po co oni w katalogach tutaj w Warszawie takie bzdury piszą. Ona jest osobą niemiłą, niesympatyczną, nieżyczliwą, oceniającą, nadaje się do szpitala psychiatrycznego. Ona tutaj choćby na blisko, nie krytykuj, nie oceniaj, a mu tutaj ta Bożęcia, myśmy tak też po galerii raz na wernisażu wysiadowały na przystanku, na rogu tutaj Smolikowskiego i tamta, że ta baba, ona ocenia i tak jak się tam inni znajomi przyjdą, ona się tam kłania, uśmiecha, a jak na te Bożęcie spojrzała, staruszka, taka staruszka. No to wiesz, Boże, zgroza dookoła, czyli po żydowsku, ma gormisami. No nic, nigdzie jej nie ziembi, tacy ludzie przeciętni, to może szarzy, a przecież nie są szarzy, ale ona to tak robi, wiesz, po żydowsku. No i ta Bożenka była obrażona, mówi, że nie,
I źle się czuję tutaj, właśnie jak przychodzi tutaj w tym mieszkaniu prywatnym, tam gdzie ta trochę zresztą nie mieszka, ale no. Także te katalogi kłamią, że ona się opiekuje jakimiś ludźmi, czy bezdomnymi, czy biednymi, czy ubogimi, czy w klasztorze ona się udziela. Akurat prawda, główna prawda. Ile gorącej wody, ile proszku, ile zimnej, żeby temperatura wody była idealna, zanim proszek i potem ile całości, i potem jeszcze... Skawałkował ten proszek. Tak, to znaczy jak jest za gorąca woda, to traci wartości, a jak jest za zimna, no to ciężko jest wymieszać to wszystko. Potem jeszcze porozlewać do odpowiednich butelek odpowiedniej ilości tego mleka. W każdym razie byłam zajęta robieniem mleka, reszta była gdzieś tam. I widzieli jakiegoś bardzo niebezpiecznego węża, czyli jakieś wszystkie takie historie, gdzie się nie omijają. Szczęśliwie. No dobrze, a gdybyśmy mieli zagrać w taką grę, mianowicie ja bym wymieniał kraj kolejny. Nikt sobie używa jeden z tych 12. Choć może Australię bym pominął, bo Australię to by pani od razu, zanim bym powiedział A, to pani by już powiedziała kangur. Chodzi mi o to, że ja będę wymieniał kraje, a pani będzie mówiła jedno tylko zwierzę, najbardziej charakterystyczne. Australia, Miss Kala, no właśnie. Okej, dobrze. Ojciec Trusiewicz i Miss Kala. Nero. Jaguar. Belize. Manat. Chiny. Panda. RPA. To jest ciężko, bo dużo. Powiedzmy słoń. Boliwia. Boliwia to trochę jak Peru, no ale może wełniaki. Wietnam. Gibońca. Kostaryka. Leniwce. Australia. Kangury, koale. Komputer jest źle, niebiesko, to też taki pozytywny kolor. No, my jeszcze tutaj też reklamujemy fiolety woskie, Felicji woskie. Wymieniła pani w Wietnamie... Gibońca. A w Boliwii? A w Boliwii wełniaki, małpki. No właśnie, wełniaki. Niech pani coś opowie. Wełniaki w... Nie, wełniaki były w Peru. W Peru, tak. W Peru, tak. W Boliwii to kapibary, wyjce i inne zwierzaki. Wełniaki są małpkami, żyjącymi w Ameryce, ogólnie rzecz ujmując. Średniej wielkości małpkami. Mają chwytny ogon. Kolor mogą mieć albo taki brązowawy, albo szary. Jak pani rozumie chwytny ogon? Chwytny ogon to znaczy... Nie. Nie, one mogą chwytać gałęzie na przykład. Dużo małp ma, zresztą większość małp Nowego Świata ma chwytny ogon, czyli rodzaj kończyny, prawda? Tak, nie, no, nawet się mówi, że to piąta łapa, tak, że one mogą chwytać gałęzie i huśtać się na tym ogonie, albo właśnie jak się przemieszczają, skaczą po drzewach, to go wykorzystują. Owoce mogą chwytać w ten ogon. Szyję człowieka, jak się człowiek zajmuje. Jakie wielkości one są? Średniej wielkości, mniej więcej tak. Czyli? Czyli kilka kilogramów ważą. Dobrze, a proszę powiedzieć, czy jak pani teraz była w Australii, czy teraz już po my tutaj mamy jeszcze definicję woska, prezentuje kolory fiolety. Jest już w stanie pełnić rolę niebieski i fiolety. Rolę człowieka, który by wprowadził innego wolontariusza. Niebieski i fiolet. Niebieski i znaczy, każdy fiolet. Ośrodek jest inny, więc ja sama jak przyjeżdżam, to muszę poznać ośrodek przede wszystkim. Tu też miałam zadanie troszkę inne, dlatego że ja nigdy nie zastępowałam mamy torbaczą. A torbacze żyją w torbie, rozwijają się w torbie mamy. Więc na przykład nowością było dla mnie to, że za każdym razem, jak je wyciągam z torby, muszę zakrywać im oczy i uszy, żeby one się czuły bezpiecznie, jak w torbie u mamusi, wtedy, kiedy ja je karmię. Stymulowanie do załatwiania się było już podobne jak w przypadku innych zwierząt, ale to karmienie było odrobinę inne. Natomiast tak jak przyjechali nowi wolontariusze, no to ja zostałam wybrana do tego, żeby właśnie pokazywać i nauczyć ich, jak robić na przykład mleko, dlatego że po mnie te osoby nie mogły się zajmować kangurkami, tymi najmniejszymi, którymi ja się zajmowałam. Zajmować się nimi miała właścicielka ośrodka, dlatego że no to już jest wyższa szkoła jazdy. Nie każdy może się zajmować takimi maluchami. Mi ona akurat zaufała i ze względu na moje duże doświadczenie i chyba zobaczyła, że potrafię, że chcę
i mogłam się opiekować tymi maluchami, natomiast pozostali wolontariusze opiekowali się już troszkę starszymi kangurkami. Czy pani jako wolontariusz także obserwuje, ma szansę obserwowania i uczestniczenia przynajmniej na zasadzie obserwacji w jakichś czynnościach weterynaryjnych charakterystycznych dla prób ratowania chorego zwierzęcia, lekko rannego, coś co wymaga interwencji weterynaryjnej. Czy pani miała szansę obserwować to? Tak, często. To znaczy w akcjach ratunkowych zwierząt, to ja często biorę udział, nawet teraz dwa czy trzy razy jechaliśmy po koale, który był odwodniony i osłabiony i musieliśmy go uratować, przywieźć do ośrodka. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte akcje weterynaryjne, to w Brazylii współpracowałam z weterynarzem, więc różne zabiegi wykonywaliśmy razem. Robiliśmy także sekcję zwłok, bo tam z zoo przyjechał taki leniwiec, którego już się nie dało uratować, bo już było za późno. I oni jak gdyby prowadzili sekcję zwłok, żeby odkryć, co tam się stało, dlaczego ten leniwiec nie przetrwał. Natomiast jeżeli jest weterynarz na miejscu, ja bardzo często pomagam. Czyli zastrzyki, małe zabiegi, podawanie lekarstw, tego no typu właśnie, rzeczy. Czyli już takie podstawowe umiejętności, można powiedzieć, pomocniczej służby zdrowia dla zwierząt już pani? Tak, tutaj w Australii właśnie zmienialiśmy opatrunki kangurom, bo dwa kangury miały problemy z łapkami i trzeba było im co jakiś czas zmieniać opatrunki. Jednemu zrobiła się w ranę, zaczęły wchodzić takie insekty, więc musieliśmy czyścić tą ranę. Więc ja, Emma, która była też taką długofalową wolontariuszką, i Glenda, właścicielka ośrodka, tym się zajmowałyśmy. Inni wolontariusze coś tam pomagali albo patrzyli, natomiast my byłyśmy odpowiedzialne za to, żeby to zrobić. Czy pani ma wiedzę, pani Małgorzato, na jakiej zasadzie rząd, w tym przypadku temu małżeństwu, który opiekował się tym ośrodkiem rehabilitacyjnym, w którym pani była na przełomie roku, czy oni utrzymują się z pensji rządowych, czy z pensji sponsorskich? To znaczy czy z pieniędzy oni, sponsorskich? Jak to wygląda? Ron jeszcze pracował, Glenda już była na emeryturze, natomiast ośrodek jest utrzymany z dotacji. Z dotacji, z wolontariuszy, dlatego że wolontariusze przyjeżdżając do takiego ośrodka płacą nie tylko za przelot, ale też za kwaterowanie i wyżywienie. Jeżeli coś zostaje z tych pieniędzy, no to idzie dla ośrodka. Ale też wolontariusze często na przykład adoptują zwierzaka, czy też inni ludzie adoptują, albo właśnie przesyłają donacje na rzecz tego ośrodka. I właśnie z takiej pracy, z tych pieniążków się oni utrzymują. Tutaj jeszcze była ciekawa sprawa, dlatego że niepełnosprawni pomagali. I to było bardzo piękna inicjatywa, bo raz w tygodniu przyjeżdżała grupa niepełnosprawnych osób, niektóre miały Downa między innymi, i ci ludzie bardzo pozytywni, mega mili, przekochani, przywozili nam jedzenie dla zwierząt, ale też dla wolontariuszy, i to było takim naprawdę pięknym gestem z ich strony, i oni też na przykład pomagali nam czasami przy jakichś takich ciężkich pracach. I to najprawdopodobniej musiało im sprawiać, tak sobie wyobrażam, ogromną radość. Tak, oni nas o wiele rzeczy pytali, ciekawiło ich wszystko, patrzyli, rozglądali się, cieszyli się, że nam pomagają, że wnoszą coś pozytywnego, dobrego i że my doceniamy tą pomoc, więc to naprawdę było cudowne doświadczenie i dla nich, i dla nas, i dla ośrodka. Wspomniała pani o możliwości adaptacji. Adopcji. Zwierząt. Tak. Tak, przepraszam, adopcji oczywiście. I to jest tak jak adopcja kota czy psa? No nie, to jest kompletnie inaczej. To się nazywa adopcją, jest to taka adopcja wirtualna, czyli my wspomagamy zwierzątko finansowo, płacimy za jego wyżywienie i lekarstwa, czy opiekę weterynaryjną, jeżeli jest potrzeba. Natomiast dostajemy certyfikat, że zaadoptowaliśmy tego zwierzaka, no i dostajemy co jakiś czas jego zdjęcia, no bo wiadomo, że no taki kangurek nie przyjechałby ze mną do Polski. Natomiast on nie ma wywieszki, właściciel Małgorzata Zdziechowska nie ma takiej tabliczki metalowej. No nie, to znaczy w jednym z ośrodków, w którym była w Peru,
oni współpracowali z taką organizacją, to tam było napisane, że te klatki są zasponsorowane przez tą organizację, więc jeżeli te pieniądze są... To jak w naszym warszawskim zoo, tak. Tak, że jak są duże pieniądze i na przykład właśnie czy klatki zostaną zasponsorowane przez kogoś, to wtedy tak, natomiast konkretne zwierzęta raczej nie. A czy pani chodziło kiedyś po głowie, żeby zostać właśnie taką, żeby dokonać adopcji jakiegoś zwierząt? No ja już mam kilka zwierzątek, się pani pochwali, no to ja muszę... No na przykład, oczywiście adoptowałam swojego ukochanego Zorro. Zorro jest lampartem. I to było miłość od pierwszego wejrzenia, ja go zobaczyłam w internecie i jak przyjechałam, i to było śmieszne, bo to była miłość od pierwszego wejrzenia z mojej strony i z jego, bo pojechałam do ośrodka, który zajmował się przede wszystkim gepardami i miał leopardy w RPA. I Zorro, jak ja przyjechałam, szedł na spacer i ja tak kucnęłam, on mnie zobaczył. Bez szpady. Ja... Tak, otworzyłam ramiona i on wszedł w te ramiona i się przytulił do mnie, więc się śmiałam, że... Około? On rok chyba miał. Czyli się śmiałam, że miałeś od pierwszego wejrzenia, tak. I kiedy go pani ostatni raz widziała? Czy tylko wtedy? Oj, tylko wtedy, tylko wtedy. Tylko wtedy. Kilka lat temu. I ma teraz pani kontakt tylko wirtualny? Tak. Wyrósł na kawał chłopa? Przepraszam. Mówiła pani, że inne także. No właśnie, teraz chciałabym moją walabię Bolta, ponieważ ja się śmiałam już do nich, że będzie Bolt z Ciechowski, bo zajmowałam się takim maluszkiem, trzema w zasadzie, dwoma kangurkami i walabią. Ja był po prostu przesłodki, przekochany i w ogóle też taki strasznie śmieszny. No i cały czas się śmiałam, że będzie Bolt z Ciechowski, bo się Bolt nazywał. To pięknie. A czy to jest kwestia takiej adopcji, to jest kwestia dogadania się z prowadzącymi, jeśli chodzi o cenę tej adopcji? Niektóre ośrodki mają to jakby w ofercie swojej. Jest to jak gdyby taki rodzaj wsparcia, że można adoptować zwierzę, bo... I ta cena od razu jest proponowana. Tak, i ta cena jest od razu proponowana. Można na przykład adoptować i zapłacić jednorazowo na rok, czy miesięcznie przez rok, dwa lata, czy ile człowiek sobie życzy. Więc w zależności od ośrodka. No a są takie, które można na przykład zaproponować, prawda, i dać datek. Rozumiem. Czy ta idea... W Polsce nie ma, o ile ja, poza ogrodami zoologicznymi, ośrodków terapeutycznych dla dzikich zwierząt. Tylko w Polsce dużo takich ośrodków zajmuje się ptakami, jeżykami, tego typu rodzajem zwierząt. Te, które mamy po prostu w Polsce i te, które liskami. Bocianami, prawdopodobnie. Tak. Prawdopodobnie. Jakie ma pani plany na ten rok? Przed wakacjami jeszcze, czy dopiero w czasie wakacji? Plany są duże, trzymajmy za nie kciuki. Póki co piszę kolejne książki o swoich doświadczeniach, więc będą bardziej zróżnicowane do różnego odbiorcy. Na moment ukażą się dwie książeczki dla najmłodszych, Mama i ja, i Jakie mam futro. Za chwilę aktywnościówki, gdzie dzieci będą mogły nie tylko dowiedzieć się fajnych informacji, ciekawostek o zwierzakach, ale też właśnie pobawić się w różny sposób. Będą gry, zagadki. Czyli taki rodzaj interaktywnej? Tak, tak, książeczek takich, gdzie dzieci będą mogły tak bawić się, zgadywać, rysować, kolorować. Tak, ja wymyślam sama, zgłaszam do wydawnictwa i potem razem my już pracujemy. Więc jak wróciłam z Australii, to wydawnictwo do mnie pisało, że chciałoby nowe propozycje książek. I kiedy wyjdzie najbliższa? Te dwie dla maluszków lada moment, a pierwsza aktywnościówka to powinna być o kotach świata, powinna być jakoś około połowy roku. O futerkach to nie jest zachęcanie do
do tego, żeby jakieś przedmioty z tych futer mieć? Nie. Nie, absolutnie nie. To jest bardziej do tego, żeby żeby dziecko zobaczyło, jakie zwierzątka mają futerki, czym się one różnią, co jest charakterystycznego w tych futerkach. Natomiast absolutnie nie zachęca, żeby z tych futerek coś robić. Jakie jest najbardziej klasyczne zwierzę, jeśli chodzi o futro? Niedźwiedź, poza niedźwiedziem, bo mi w pierwszej chwili przychodzi do głowy miś. To ciężkie pytanie, najbardziej klasyczne. No, koty na ogół, poza tygrysem, który ma paski. Koty mają różnego rodzaju centki, rozetki, więc po tym można ich poznać. To wszystko są futra. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Przychodzi lato, nie będziemy chodzić w futrach, ale książeczkę pani Małgorzaty Ścichowskiej o futerkowatych będziemy polecać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Reklama. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Reklama, nie, bo dzisiaj jest, proszę państwa, niedziela.